ulicy, mówi Rafał Zawiszak, koordynator akcji protestacyjnej we Wrocławiu. Uber to auta nieoznakowane, a taksówki według prawa muszą być oznakowane. To jest pierwsze. Zamówienie Ubera odbywa się za pomocą aplikacji mobilnej, pod którą podpina się kartę debetową lub kredytową. Podatki są nieodprowadzane. 25% za kurs jest transferowany do Stanów Zjednoczonych. Chcemy, żeby firma Uber w tym momencie miała takie same obowiązki, jak i każdy taksówkarz spełniający różne wymogi. No prawo musi być jednakowe dla wszystkich. Oprócz akcji protestacyjnej strajkujący taksówkarze zapowiadają na dziś także złożenie petycji m.in. do kancelarii premiera i resortu infrastruktury. Tymczasem szef resortu Andrzej Adamczyk poinformował dziś, że projekt ustawy chroniący taksówkarzy przed niekorzystnymi dla nich praktykami nielegalnych przewoźników trafił już do Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Minister wyraził też nadzieję, że wkrótce trafi pod obrady Sejmu. Utworzenie Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności ma na celu zabezpieczenie polskiej żywności, podkreśla poseł Robert Telus. Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia w ten sposób odniósł się do negatywnego stanowiska Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności w sprawie połączenia kilku inspekcji. Strona społeczna zamówiła protest przed Sejmem. W ocenie związkowców powołanie jednej inspekcji spowoduje pogorszenie jakości naszej żywności oraz zwolnienia sanepidzie. Poseł Robert Telus zwraca uwagę, że obecnie funkcjonuje aż 5 inspekcji, które mogą przeprowadzać kontrolę. Jak dodaje, żadna z nich nie do końca może kontrolować na przykład rozbiór mięsa w supermarketach. Mogła kontrolować cały proces od pola do stołu. Byśmy byli pewni, że jemy dobrą żywność, żebyśmy byli pewni, że w żywności nie ma chemii dokładanej, trującej, chemii szkodzącej polskiemu konsumentowi. Dlatego ta inspekcja, ta reforma inspekcji, oczywiście każda reforma, jeżeli ją się wprowadza, budzi pewne wątpliwości, pewne strach. I na pewno tutaj związane to też jest z tym protestem, które napływają. Ale cel jest jeden, żeby ta żywność była bezpieczniejsza. Projekt został przygotowany przez resort rolnictwa, któremu będzie podlegała nowa inspekcja. Nowy podmiot przejmie wszystkie zadania Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, a także część zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Handlowej. Jutro między godziną 9 a 13 na terenie całego województwa mazowieckiego uruchomione zostaną syreny alarmowe. Będzie to trening systemu wykrywania i alarmowania towarzyszący ćwiczeniu sił zbrojnych Renegade. W ramach treningu będzie uruchomiony 3-minutowy modulowany dźwięk syren sygnalizujący ogłoszenie alarmu. Jego odwołanie nastąpi poprzez 3-minutowy ciągły dźwięk syren. Zadanie ostrzegania i alarmowania ludności jest wykonywane przez każdego szefa obrony cywilnej na administrowanym przez niego terenie. Syreny alarmowe są częścią systemu wykrywania i alarmowania. Powinny być włączane w sytuacjach rzeczywistego zagrożenia. Ostatni trening przeprowadzono 1 sierpnia ubiegłego roku. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. W Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy odbędzie się spotkanie rodziny Radia Maryja, na które serdecznie zapraszamy. Program tego spotkania jest następujący. O godzinie 16.30 spotkanie przedstawicieli biur i kół przyjaciół Radia Maryja. O godzinie 17.30 rozpoczęcie transmisji na antenie Radia Maryja i telewizji TRWAM oraz program słowno-muzyczny pod tytułem Skit of Love w wykonaniu Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej. O godzinie 18.20 msza święta, której przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ksiądz Jerzy Olszówka, kustosz sanktuarium. O godzinie 21.30 zapraszamy na rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja. Tematem rozmów będzie święta Jadwiga Śląska, wciąż popularna. Gośćmi rozmów będą ksiądz Jerzy Olszówka, ksiądz Bogdan Giemza, brat Marcin Wojtczak oraz pani Ewelina Gładysz. Całą rodzinę Radia Maryja serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Dzień dobry.
Kochane dzieci, przyjaciele z podwórkowych kółek różańcowych, to już dosłownie godziny dzielą nas od naszego wyjątkowego spotkania ogólnopolskiej pielgrzymki na Jasną Górę. Przybędziemy do Matki Bożej Królowej Polski już 11 czerwca. Rozpoczęcie naszego spotkania w domu naszej Mamy Maryi o godzinie 12. W pierwszej części koncert w wykonaniu Armii Dzieci, świadectwa, modlitwa różańcowa oraz spotkanie z Magdą Buczek. Msza Święta pod przewodnictwem naszego wielkiego przyjaciela, księdza biskupa Antoniego Długosza, sprawowana będzie o godzinie 13.30. Po Eucharystii koncert w wykonaniu księdza biskupa Antoniego Długosza i waszym. Nie zabraknie także konkursów z nagrodami. Hasło tegorocznej pielgrzymki: Matko Najświętsza, dziękujemy. Dziękujemy w setną rocznicę objawień w Fatimie za 20 lat istnienia podwórkowych kółek różańcowych dzieci, które wyrosły przy Radiu Maryja. Dziękujemy za każdą i każdego z was. Kochani przyjaciele, wyruszcie wraz z nami na pielgrzymkowy szlak. Dołączcie do naszej radosnej różańcowej rodzinki. Zaproście koniecznie swoich kolegów i koleżanki. Czekamy na was. Jak zawsze księży, rodziców, opiekunów, siostry zakonne prosimy o pomoc w zorganizowaniu wyjazdu na nasze spotkanie. 11 czerwca Jasnogórski Plac zamieńmy w wielką i kolorową rzekę dziecięcej radości. Niech nie zabraknie transparentów, balonów, emblematów, flag i kolorowych chust. A nade wszystko niech będzie w nas ogrom dobrego humoru i radości w sercu. Do zobaczenia. Drodzy Państwo, już 10 minut po godzinie 14. Przed nami wspólna modlitwa. Zapraszam, zachęcam do niej. Dziś wspominamy, przeżywamy nawet święto Najświętszej Marii Panny, Matki Kościoła. To święto zawsze po uroczystości zesłania Ducha Świętego. Możemy przygotować tom trzeci, tydzień pierwszy, zmieniamy tom. Modlitewnik, Stwórco Potężny Wszystkich Rzeczy, to hymn, strona 549, a psalmodia od strony 587. Zapraszam. Witamy serdecznie. Kto z nami się będzie modlił? Szczęść Boże, który mnie nam wykoszy. Szczęść Boże, Panie. Boże, weź ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Stwórco potężny wszystkich rzeczy, wśród przemian świata tyś niezmienny, światłem i czasem rządzisz mądrze, następstwo godzin ustalając. Wieczór napełnił swoim blaskiem, by mroki nie zgasiły życia. Kiedy zaś przyjdzie śmierć spokojna, doprowadź nas do wiecznej chwały. Spraw to, nasz Ojcze miłosierny, w jedności Ducha z Twoim Synem. Chwała niech będzie Trójcy Świętej, przez wszystkie wieki nieskończone. Amen. Amen. Prawo Pańskie raduje serca i oświeca oczy. Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę. Świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości. Jego słuszne nakazy radują serce. Jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy. Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki. Sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne. Cenniejszy nad złoto najczystsze, słodszy od miodu płynącego z prawa. Zważa na nie Twój sługa i nagrodę otrzyma za ich przestrzeganie. Kto jednak widzi swoje błędy, oczyś mnie z błędów przede mną ukrytych. Także od pychy broń swojego sługę, by nie panowała nade mną. Nic się nie poddawaj jakiejś dziewczynce, jakiejś psychicznej. I wolno niech znajdą uznanie przed Tobą słowa ust moich i myśli mego serca. Panie, moja opoko i mój Zbawicielu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Prawo Pańskie raduje serca i oświeca oczy. Powstań, Panie. Osądź sprawiedliwie narody. Panie Boże mój, do Ciebie się uciekam.
Wybaw mnie i uwolnij od wszystkich prześladowców. Zanim jak lew ktoś nie porwie i nie rozszarpie mej duszy. Nie zabraknie te paszczy. Boże mój Panie, jeżeli dopuściłem się tego, jeśli nieprawość plami moje ręce. A jak o tym masz to agresję? Jeśli zło wyrządziłem memu dobroczyńcy, może w plecach ci dam. I doszczętnie złupiłem tego wroga. Niech ściga mnie i schwyci nieprzyjaciel, niech wdepcze w ziemię moje życie. A godność moją niechaj w proch opali. Powstań, Panie, w Twoim gniewie, podnieś się przeciw zaciekłości mych wrogów. Powstań na sąd, który zapowiedział. Niech Cię otoczy gromada narodów, a Ty zasiądź nad nimi wysoko. Panie, sędzią narodów, Panie, przyznaj mi słuszność według mej sprawiedliwości i niewinności, która jest we mnie. Niech ustanie nieprawość występnie, a sprawiedliwość umocni. Boże Sprawiedliwy, który przenikasz serca i sumienia. Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Powstań, Panie, osądź sprawiedliwie narody. Bóg sędzia sprawiedliwy i potężny. Zbawia ludzi prostego serca. Bóg jest dla mnie tarczą. On zbawia ludzi prostego serca. Bóg sędzia sprawiedliwy. Bóg co dzień pałający gniewy. Jeśli się nie nawrócą, miecz swój wyostrzy. Bóg napnie i w nich wymierzy. Przygotuje na nich pociski śmiertelne. Tworzone swe ogniste strzały. Oto wróg począł bezprawie i brzemienny jest udręką. Jej podstęp rodzi. Wykopał dół i pogłębił. I to wcale w tych drogach świetach tam sobie drążka złość bardzo tanie. Złość jego obróci się na jego głowę. Piwa i zapaluszki, jeden i własny gwałt spadnie mu na ziemię. Ja zaś wielbię Pana za sprawiedliwość Jego. Sam śpiewam w imieniu Najwyższego Pana. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Bóg, sędzia sprawiedliwy i potężny, zbawia czytanie z księgi Judyty. Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego z pomiędzy wszystkich niewiast na ziemi. Twoja ufność w niej zatrze się aż na wieki w sercach ludzi wspominających moc Boga. To wtedy, a teraz to nie ma co, bo tylko pieniądze wydajesz. A to telefon jak dzwoni, to jest przypadek. Do tego trzeba dumieć. Dlatego mówię ci, że nie umiejętnie. No. To nie ma sensu. O 17. Czekaj na słowo. Błogosławiony jesteś między niewiastami. Nie odbieraj od nikogo, tylko od Radia Z. I błogosławiony owoc Twojego łona. Módlmy się. Boże miłosierny Ojcze, Twój Syn przybity do krzyża ustanowił swoją rodzicielkę, Najświętszą Marię Pannę, naszą Matką. Spraw, aby za wstawieństwem miłującej Matki Twój Kościół wzrastał, radował się ze świętości swoich dzieci i pociągał do Ciebie wszystkie narody. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Błogosławmy Pana. No to Bogu nie będą wynikaj zwycięzca. Dziękuję za modlitwę. Ojcu i wszystkim pozdrowiem. Co ty się martwisz, pójdziesz, odbierzesz. Pan Bogiem. Bardzo dziękuję. Ojca pozdrawiam. Przepraszam, a chciałam się zapytać, czy ja na modlitwę popołudniową do świętego Piotra Apostoła. My wziętymi w rzeczy przyjęliśmy ze wspomnienia dla przewidzianego dla Matki Bożej, dla nas się trzymali Pana. Ja przepraszam, nie wiedziałam. Przepraszam, to już może mogłam powiedzieć 1425, a później modlitwa z 1210. To z tego tomu trzeciego, z którego teraz korzystamy. Tak, tak, ja mam tą trzecią właśnie. Przepraszam, mogłem powiedzieć, albo się nawet dopytać, czy Pani ma na antyfony odpowiedź do antyfony po poczytaniu. To jest też inna. Dobrze, pójdę. Dziękuję Pani bardzo. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. Teraz? Jaka to jest?
Nie ma czasu. Zapraszamy serdecznie jeszcze na modlitwę. W naszym programie Czas na Anioł jest o 15:00, koronka do miłosierdzia Bożego. Dziś wspólnie nie odśpiewamy litanii z racji nabożeństwa czerwcowego o 17:30. Łączymy się z sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej, parafią Świętego Bartłomieja Apostoła Świętej Jadwigi w Trzebnicy. Tych, którzy mogą, zachęcamy, zapraszamy z Dolnego Śląska do Wrocławia 20 kilometrów, czy z Wrocławia można na to piękne spotkanie pojechać wieczorem, też stamtąd rozmowy niedokończone. Jadwiga Śląska święta wciąż popularna. Wtedy wiesz, jak mi coś tam zbywa na karcie, to najwyżej dam na to, a na ten nie warto, bo ci mogą przychodzić takie SMS-y po 11 zł blokować. Wiesz, jakie SMS-y reklamują się nam przez 4 razy w tygodniu. I to trzeba blokować. A tutaj dla SMS-y po 17:00 można wiedzieć. Ale nie tyle, bo to nie ma sensu. I tak telefon zadzwoni przez przypadek nie do 4000 urządzeń. I że to jest przypadek. Na pewno siedzę, bo tu jest. O, bo tu jest. Wysyłam nadzieję, co też niech się dzieje. Wierzę, że na łąkach my spotkam Cię. Co niebo wiatry jarzły i ojchowi wierzą, że zwierzą się za kwit. Wysyłam nadzieję, co też niech się dzieje. Wierzę, że na łąkach my spotkam Cię. Nawet tutaj był super bloku, ale nie wyraźnie, bo tak 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 nie ja rabu teraz na nich. I Arabów na nie dać. Jest niepotrzebna jakby na płaszcz i ona powie w karcie. Niepotrzebna. To co ma widzieć, nie utali. Drodzy Państwo, dziś na Świętej Marii Panny Matki Kościoła w naszej radiowej rodzinie też organizujemy wspólną modlitwę. Tak będzie w Kępnie, Bydgoszczy, Łęczycy, Stargardzie, Rzeszowie, Chorzowie i Gościcinie.
W Kępnie u świętego Mateusza o 18 modlitwa różańcowa, później msza święta. W Bydgoszczy Kościół Baczności Bożej o 16 zaplanowano spotkanie koła przyjaciół Radia Maria, później msza święta. W Łęczycy Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny o 18.30 msza święta. W Stargardzie Kościół Miłosierdzia Bożego o 17.30 różaniec, później msza święta. W Rzeszowie Kościół Chrystusa Króla o 17.30 różaniec, później msza święta, po niej adoracja, koronka do Bożego Miłosierdzia i wspólny różaniec. W Chorzowie u świętej Jadwigi Śląskiej o 18.00 msza święta i w Gościcinie Kościół Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 17.30 różaniec, o 18.00 msza święta, po niej spotkanie koła w salce katechetycznej. Pozdrawiamy też bardzo, bardzo serdecznie tych, którzy składają dary serca. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom. A są to następujące osoby z miejscowości Ciotuszanowa: pani Genewefa Kowalik, pani Teresa Portka, pani Janina Koper, pani Janina Biela, pani Stefania Herda, pani Cecylia Koper z Ciotuszy Starej, pani Bronisława Heisner i pani Genewefa Wołowiec. Dziękujemy bardzo. W sprawie świętych apostołów, patrzę, apostołów, najpierw parafia świętej rodziny Tarnów, ulica Krakowska, dziękujemy. I są to pan Ludwik Stalmach, pani Zofia Piątek, pani... Twój zostaje się w zastaw, wiesz, zostawia się. No bo i nikogo nie ma. Nie ma. No, a czemu do Patryka nie dzwonisz? Czy on zarobił na ten laptop już? Ani nie ma go w tasku. No to ale gdzieś jest. Ale gdzieś jest. No ale gdzieś jest. No ale gdzieś jest. Ale gdzieś jest. Pawłowi? A pokaż, może odbijemy na ksero tej podwodnicy. Ale jego orzeczenie? Jego? Też. No mam jego. Nie, jego nie wolno. A pokaż, to jest to. To jest Timo. No. Orzeczenie lekarskie, jego? Porodzenie. Ale to do mnie. Że tak. A twoje gdzie jest? Moje? No. A pokaż. No pokaż, znaczy to tak samo wygląda. Nie to samo, bo ja nie mam ze sobą orzeczenia. A z tego? Bardzo dziękujemy temu uczestnictwu. Dobra, to chodź, odbijemy na ksero i ja się popytam, czy to wystarczy. Masz. Jego. Czy to nie ma, i to nie jest to samo, co ja mam, tylko on ma inny, ma i to będzie do mnie do pracy, a jakoś pracę szuka. No, chodź, pójdziemy, odbijemy tu na ksero, ja ty będziesz oryginał. On nawet nie wie o tym, że no to idziesz już, czy nie? Zapraszamy. Ale też się położyć. Dzień dobry Państwu, naszym gościem jest pan dr Łukasz Kister, ekspert do bezpieczeństwa Instytutu Jagiellońskiego. Zobacz, misio ci zajmuje całą drogę. Inaczej weź, najpierw wyjmij misia, puść to, a potem dziecko, źle robisz. Pośród opocenia, że zapachy w Europie są efektem błędnej polityki. Może pan chciałby z innej strony na to spojrzeć, ale to też pytamy o to, bo politycy, czy premier wybierał się w Wielkiej Brytanii, czy właściwie minister, tak? No w różny sposób próbują podchodzić do sprawy i cały czas się pokazuje to, że i Francja, i Włochy, i Wielka Brytania są przygotowane do tego, by zmierzyć się z terroryzmem.
ale no, to pokazuje codzienność, czy może tych zamachów mogło być jeszcze więcej, o których my nawet nie wiemy, do bo się to nie dochodzi. No poczekaj, to musi ale to w folii jako Europa, czy te kraje, ale które są teraz targane terroryzmem, są w stanie się z tym uporać, dać sobie radę z tym, bo to kwestia przede wszystkim bezpieczeństwa obywateli. I nie, to gdzieś jest jakieś taka folia. Ale ja także wielokrotnie na antenie naszego radia powtarzałem o fundamentach tak naprawdę grzechu poczęcia tego kryzysu bezpieczeństwa europejskiego, który dzisiaj obserwujemy. I zarówno jako prawnik, jak i naukowiec z tych obszarów. Zarania tego problemu leży no nie, no oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. No tak, tak, bo, ale teraz PESEL na telefon się daje do tych banków. Tak, traktatu Schengen, który dokonała Angela Merkel, leży brak zainteresowania zachodnioeuropejskich, brak jakiejkolwiek reakcji na to, co już się wydarzyło. Tutaj trudno obwiniać służby, zarówno policyjne, jak i zbrojne za brak działań. Służby w państwie demokratycznym są wykonawcami poleceń polityków. Jeżeli ja gdzieś to taka, była ta... nie są zainteresowani, jeżeli plastik polityków w powiedziach wprost nakazują łagodniejsze traktowanie plastik, którzy przybyli do danych plastiku. No to trudno. Taki sam. To czekaj, ja ci dam tu. Nie, pokonać tą polityczną blokadę swoim mocodawcom. Tutaj nawet najlepiej działające służby wywiadowcze, kontrwywiadowcze przebiją się ze swoimi informacjami przez polityków, którzy na podstawie tych informacji powinni podjąć takie, a nie inne działania. Wiemy zresztą, że zarówno służby niemieckie, francuskie, brytyjskie, ale także państw, które dużo lepiej rozumieją, nie, co to bezpieczeństwo jest. No chodźcie, przejdziemy tutaj na ksero za 25 minut. Ja mam powiedziała, że nie może zgubić, no to więc dlatego, dlatego się odbija na ksero. Ale to komu innemu nie wolno dawać. No, no. O czym? Ona ma trzy oryginały i to jest oryginał. To jest oryginał. Ale to się kopiuje oryginał. Zostaw to, co się dzieje. Ja mam trzy oryginał i kopię. Oczywiście, na pokoju pokazuje, gdzie jest. Zostaw, to chodź się przejdziemy. Ale chodź, przyjdziemy zaraz. A może pójdziemy? Dobrze. Ale to jest godzina, może być zamknięte. Ale przyjdziemy zaraz. Bardzo wyraźnie nakłonić do właściwej polityków Europy. Ja też mam podbijane niestety. I teraz jak się z tego. Ale do naciąłka to chcieli do oryginału. Czyli sobie, nie wiem, rachunek sumienia i postanowić poprawę. A ty możesz się spytać, czy na tym ksero, jak ja bym podała e-maila, bo oni by mnie drukowali, bo oni mówi, że ja przy sobie wiesz, ten wydrukowałem. Nie, taką karteczkę, to kosztuje ze 45 zł. Reklamy, no wizytówkę. Przez telefony komórkowe. Przecież miałaś coś takiego. I nie ma nikt dostępu do tych informacji. Nie, ja się popytam, czy na tej podstawie można pójść do pracy. Kolejne spotkanie. Tylko do informacji jest potrzebne. Tak, psychoza panuje we Włoszech, bo ktoś sobie to bo u mnie też coś takiego jest. Ile ofiar, ile. Ja do pracy nie mogę chodzić. Możesz, każdy może. Lekarz pisze za klasowy. No ja będę mieszkał wtedy. To? Gdzie by mieszkał? Nie wiem, nie do wejścia. A co ty się martwisz? Nie do rozwiązania. No, ja tu, ja... Ale jakoś sobie radzisz. No. Będziesz u mnie mieszkał, w budzie mieszkać. No a gdzie nocuje? No, której nie można tolerować. No to gdzieś tak. Musimy pamiętać, że... Oj, dziecko, dziecko, spokój. Ale... A żeby na stałe mieszkać, to gdzie by mieszkał? Bo chyba nie mogę. Będziesz u mnie, co ty się martwisz? Wołasz
Mieszkalitka przy Dyłowicy. Ale mieszkanie... Jeszcze jak Olka do niego nie mieszkanie ze socjalnego posiada prędkości, to nie będę tu mieszkać. Co ty się martwisz, wynajmiesz komuś i duże pieniądze będą już. Nie, tak to nie mogę, bo nie wiem. Moja matka nie zgodzi się w waszym mieszkaniu. Ona się nie zgodzi się na... A ty musisz wszystko rozpowiadać. Nie, bo u was... Bo to się mówi... U B2? Tak, będę. O co mi ja będę. O co? Nie będę mógł mieszkać. Jak chcą tak postanowić, to nic nie postanowią, sobie dogaduj. Na razie teraz nie możesz mieszkać, musisz się mamy trzymać, to tak sam postanowił. No to logiczne, ale ci nie możesz zakazać, nie możesz do tego miasta jechać, bo co by to było? Ja się dowiem u prawniczki i wszystkiego. Właśnie mi o to chodzi. Co ty się martwisz? A co z moją dziewczyną? Ona tu nie może przyjechać. Ja, właśnie, ja myślę, że ta dziewczyna to jakaś szurnięta. No, nie mów tak od razu. Ja nie mówię tak od razu, ale ja mogę, wiesz, podejrzewać. Ja powiedziałam, że za rok, jak chcę, będę go mieszkać, to może do restauracji, na stadion, na koncert. No i możemy nie... A tam więc widzisz, o! Ktoś musi skończyć, bo niech tak jest. A tam stoi. A na orzeczenie ma? Na to swoje. Na butelitkę i tego ochroniarka i też to. Ona ma ręki. Ty stoi. Ty tak jak ma ręki. Nie wiem, jak to jest. Jak to się szkoło rozegnie, to nie wiem, czy ja to pozostawię. Jak się idzie dziecko do pracy, dają pieniądze i nie płacą na szkołę. Tego najgorsze, że ona do szkoły parę dziś nie chodziła na szkołę. Bo ja wyzywali, ojca to się wiesz, nie zwraca na to. Obgadywali, że w ciąży jest, ze seksu problema. A jak powiedziała Weronika i powiedziała, że ją wyzywali, a ja potwierdzili, powiedziałam, że... A ty masz do tego e-maila hasło? No to daj mi. No to musisz mi napisać na kartę, a pojadę do Google. No to ty jakaś szurnięta jest. Nawet można na telefonie odczytać, ale lepiej na dużym tym ekranie. Już. No to musisz wziąć tę kartkę i napisz mi adres e-mailowy i na dole hasło. No i... Chodź się, przejdziemy i wrócimy, chodź. Ale to jest tutaj, przy tym sygnale. Jak widać, rządy zachodniej Europy nie do końca są w stanie uświadomić się polityce. No, możesz tu przyjść. O który masz pociąg? Zwykłych ludzi, oni nie rozumieją tej wybrani. Ale po południu jutro? Pani premier jest w Brytanii. Może to się da, nic po południu. Pozostali polityki zachodniej Europy, zrozumiałe. Nie, to z tego radia, dać obywatelom, z tego radia. Normalności, żeby mogli normalnie funkcjonować, żeby każdego dnia nie bali się, aby chodzić do domu,
na koncert, do kawiarni, do kościoła, pójść do pracy, przejść się po parku, żeby nie musieli do godzina odwracać się za siebie i unikać tak naprawdę nieuniknionego zagrożenia, które dzisiaj na zachodzie funkcjonuje. Panie doktorze, profesor Zybertowicz mówi, że w ramach budowania społeczeństw wielokulturowych nie udało się zintegrować środowisk cywilizacji chrześcijańskiej, islamskiej. Mówi, że ten zamach jest dowodem na porażkę integracji kulturowej migrantów. Mówimy o wolności. No właśnie, czy wolności, jak ją odzyskać brytyjski Ministerstwa Społeczności i Samorządu zaapelował do brytyjskich muzułmanów, aby poszli o krok dalej w zwalczaniu ekstremizmu. No to napis był. A jakieś tam dodatki? Pakistańskich imigrantów, brytyjskie muzułmanie, te podkreślił, że na jego społeczności spoczywa szczególna odpowiedzialność za walkę z terroryzmem. Ale to wielu wie o tym, że też mówiono często, a 102 to jest rady, to jest spacja. To wszystko jest fakcja. A to Libia, małpa, wp.pl. To wiesz, do internetu to nie można tak o sobie paćkać. No, dobrze, nie ma. Pójdziesz na badania w poniedziałek, tak? Taką sytuacją wziąć i zrobić, bo tak widzimy dwie strony medalu, jeżeli chodzi o nich samych. No ja dostaję w piątek, także spokojnie. Między dwoma, nie to tak pasuje, bo 15, bo jestem tak mam 3 dni poniedziałek, to mam trzy dni zajęte. No. Światami, które a co to jest? Zielone od siebie. Kraje Bliskiego Wschodu, szczególnie ten islamskie, mamy kompletnie odmienne podstawy kulturowe, kompletnie odmienne podstawy społeczne. Dobro, miłość, religia, praca, ale co jest? 1,6 to jest 16 tysięcy. Tak. Ale to musiałeś to najpierw ten film tak naładować. Tak. No. Podstawa, która takie dochodzenie. No ale musisz też takie ilby tylko ciężkie. Jezu, ciężkie, bo to musi, wiesz, tak energię mieć, tu mają, wiesz, takie te... Ale na to takie biedne. Mamy wspólnego podłoża, na którym moglibyśmy budować... Bo musi mieć, wiesz co, takie paski i alkalidy takie pomiędzy tym, że energia nasączona. I potem się ładnie. Tak. Potem nie przystanie. I nie ma sieci. Ona w sobie ma tę energię. Tak. I jak się spodziewa ładować to, ale musi się ładować. Zrobić trzeba. Nie ma nic, niczego, wiesz. Musi się ona ładować, żeby ona ci naładowała tyle. No ale to trzeba wtedy, to coś tego na parę lat. No. Musimy rozwiązywać te problemy, bo służby są by na stronie. Oni tak specjalnie robią, żeby to było społeczne, kulturowe czy polityczne, ale służby polityczne powinny dać swobodę działania. Powiedzieć o tym, że mogą dbać o bezpieczeństwo obywateli. Zobacz, Litka idzie do budki, będzie się działa. A to ochroniarka. Co? Twoja matka też? Ja mam zbyt dużo tu dojeżdżać? Czy 3 godziny? Ale nie, to nie o to chodzi. Autobusem idzie się... Autobusem idzie się 5 godzin, a proszę jak rządzi? 5 godzin? Autobusem! Nie, to jest kilometr. Dziecko. Jest dziecko, słuchaj. Słuchaj, dziecko. Najpierw załatw sobie rentę tam, rozumiesz? A potem możesz dopracować i będziesz miał 6 tysięcy. Taki facet na rentę. Jak jechałem busem, tutaj musisz 4 tysiące. No tak, to jest trochę odległo, to już wiesz.
Ale przez miejscowości, które zaczynają. A, no tam przez różne tapikutkowa. Jeszcze musi ludzi zabrać. Zabierało czas. Zapraszam. I jeszcze chwilę postoju. A jak jechamy autobusem do Warszawy, to sobie za szczepki zrobił i w trochę zrobił 10 minut przerwy. No ale wiesz, jak on się ci napiekuje. I wiesz, a on jechał ze Osłupska jechał. Tak. 21, 22. Po iluś godzinach zrobić siusiu czy zdjęcie? 22, 46 ze Słupska jechał. Masz, popróbuj to. A my mamy od przyszłego poniedziałku dwuletni remont kolei wielkopolskiej. Niech sobie ma koleżanka, oczywiście. U nas też była w Białymstoku taka cita, którą chłopcy położyli na ziemi i dziki oglądali. No ona sobie dała. I ona po prostu już była traktowana jako ta lepsza, ale miała dziecko, mieszkała na Strychu i ona mi dała kiedyś książkę z 12 przepisami na sernik. Ja zacząłem pić serniki. Cita, Krysia taka, bardzo miła dziewczyna i mama bardzo miła. No to ta mama nie żyje, a ona, to ja tam nie wiem. Ale mówili cita. Byłam na pokoju. Jak mówili cita, to znaczy pierwsza lepsza. Ale to wiesz, jak to dzieci gadają. Na podstrzeli pożyczki. Bardzo rzadką, niemal bezprecedensową. Po to ci pożyczka, pojedziesz do mamy. Na pożyczki. Nie dadzą, bo ona musi mieć zarobki, musi mieć ciotki, wszystkie, które mają w majtkach pieniędzy pochowane, jakie piwnice mają. Bo ja Wika mam jeszcze. A za rok do oczywiście będziesz miał ten spokojny. Ja ci... Jego obecności pośpiewniku, ale obecność ta stała się jeszcze bardziej intensywna i bogata. Niemal regularnie zabierał... Słuchaj, będziesz mieć rentę i sobie będziesz mógł narobić po drugie. A ile zuszyskiem? Ale tak, jak się zgodzi, oczywiście. Ale to jak masz socjalną, to masz tylko jakiś proces. Nie, ale trzeba będzie miał socjalną. Stało mam, nie socjalną. Ja mam z tego, że jest nie robią. A, zasiłek stały, dobra. To czyli, że to nie jest socjalna. Nie, to no to mówię, no to będzie mógł się dorobić. To facet ma 6 tysięcy, bo ma tak rękę i sobie dorobi 2600 i tutaj ma. Ten zmarek, co mówię. No zarobi tam, bo on ma po 9,80. Teraz podnoszą się. Ukrainiec świadomy swej tożsamości. Zawsze byłem nadziei otwarty na przyszłość Boga. No będziesz miał rentę i sobie do bani. Na szybko nie będę nią, bo powiedzmy, że mam sierpień. No to już jest. Już jest lipiec sierpień. No nie wiecie, dla 3 miesiące ile to. I ta komisja do czego jest? No bo komisja nie jest, co należy, co? No to ta grupa, no przecież to... Ale ja wiem, że mam wadkę, powiedz co innego. Nawet za cenę narażania się powiedział papież podczas mszy w domu świętej Marii. Ale nie, matka ani sam ci nie będzie przeciwko tobie, no co? Ona tobie załatwia rentę, to jak masz? Ja tego musisz kłamać, że masz majtki czerwone. Co, nie możesz? Jak tak? Mariatka i tak jest głupia. Mówili w internecie, że ta Bydgoszczy, wariatka jest głupia. Ale on mógł być w takim kontekście Franciszek podkreślił, że wypełnienie wyników miłosierdzia... Mogę, byś powiedział, powiedział sądzia. Że co możesz? Że albo całość, albo częściowo. O właśnie.
Państwowe w ogóle co za pomysły. Uczymy się, nie zrobimy czegoś, aby uspokoić w sumienie takie dobre działanie. Mówiłeś. To także współodczuwanie bólu drugiego, czuwanie się i współczucie idą razem. Miłosierny jest człowiek, który potrafi wczuć się i także Pomyślmy o tym, na przykład tutaj tak wielu ryzykowało, poczynając od Piusa XII, który ukrywał się, aby nie zostać zamordowany, aby dziś nie wywieziono. Niech sobie robią. Tym ludziom ryzykowanie swoich gór, jasarmary, Tu masz jeden. Jakie plastry? Tam chyba nie ma. Aha, to dobrze, bo tu znajdziesz też przypadek. Ponieważ uważają oni, że zamiast siedzieć cicho, robi rzeczy szalone. Ponadto naraża się na niewygodę. To są bandaże jeszcze. Facet płaci 1000 zł za mieszkanie, ale jego stać, bo on ma rentę i zarabia. Dobrze, ale za 1000 zł to on może znaleźć mieszkanie w centrum, a nie na obrzeżach Marka. To nie kupię głowę. Albo powinien płacić połowę. Ja jeszcze jego ściągnę. No, albo on lubi trochę, ale bardzo często. Nie lubimy, nie chcemy i on wam zazdrości. Ja wiem, że się nie odzywa. Ja nie mam nic, ja jego rozumiem. Nie chcę śpić. Ja wiem, ja rozumiem. Tak jak należy. Nie chcę śpić. Nie chcę śpić. Nie mówię. Papież zachęcił zakonników i zakonnice ze zgromadzeń założonych przez błogosławionego Józefa Almano. Nie macie, chłopczyk. Jest bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze i niech ci tam nie trują. Bo ja widzę, że wiesz, oni chcą obracać. On ma coś takiego, wiesz, to dziecko, tak jak ja, wiesz, jak ja przyjechałam do na stawki psychologię, słuchaj, studiować. I poszłam na egzaminy. Poszłam na egzaminy i zakręciłam, zawróciłam, a ja nie chcę. Po prostu ten budynek, taki jakiś stary i obłęki. A tam nawet jest ochroniarskie, są kursy, ja się zapisałam. Tam mnie interesowały takie ręce wykręcanie, wiesz? Detektywizm. I słuchaj, pojechałam zdawać egzaminy i się zawróciłam, nie, ja nie chcę. I on ma coś takiego. Rządzać chce? Tak, ale nie, to nie o to chodzi. On w danym momencie mu się odmienia. I to są zaburzenia schizotopowe. Że wiesz, ci się nie chce, ale panujesz nad tym. Potem przeanalizujesz, nie chce się. Aha, rzeczywiście nie było to ważne. A tam schody drewniane są na tych studiach. Ja mówię, kurwa, co za chleb? Ponad 500 milionów ludzi, z czego połowa to nie lata. Dlatego kwestia ochrony, wychowania do właściwego korzystania z życia jest coraz poważniejsza. Nikt nie poradzi sobie z tym pojedynkę. Żelecki starym dziadem został.
który pomaga narodowi. W Gdańskim mieście. Gdzie? Stanisławem? A przecież ktoś Stanisław u niego mieszka. Jak to jest? Ostatnio jechał do Stanisława. Ale gdzie on mieszka? Na tej wsi? Nie, on mieszka tam, gdzie Słowiec, ale tam dalej mieszka. Tak jak kiedyś, tak mieszkał? To wiesz dlaczego? Bo Zaleskiemu zabrali mieszkanie. Ale dziwne, a tam jego obraz z Panem Jezusem stoi tam. I to jest odsunięte. Ja teraz jestem. A może wynajmuje? Nie ma pieniędzy, wynajmuje i nie może tam wejść. Tak jak Mareczek. Poszedł do więzienia, no to przecież jakiś debil mieszkał i mu wszystko popsuł. W wyniku zamachu zginęło 7 osób, a 36 zostało rannych. To nie jest taki Mareczek? Miasto odpowiedziało na tragedię w sposób wielkoduszny. Mareczek to jest stary fryk. Przewodniczący konferencji biskupów katolickich Anglii. To dziwadło, ten Mareczek. Ten Mareczek, cukiereczek. On dziwadło. Zwariował. Papież Franciszek wspomniał z kolei ofiary zamachu podczas niedzielnej modlitwy Regi na celi. Można ukraść religię. O, widzisz? Poczekaj, a da ci białe skarpetki? Powiedz, od noga ci oddycha, oczywiście. Ale tu skarpetki nie jest takie bardzo elastyczne. Ale zobacz, to jest jak bandaż, zobacz. Zobacz, jak bandaż, dziecko. To jest jak bandaż. Zobacz, no jak nie. No zobacz, jak leczyć nogi, będziesz miał ścisłe. Jak nie będzie ci odpowiadało, to wyrzucisz skarpetki. Ale za zimno będzie mi na twór. Dobrze, to wejdź ze sobą, dobrze. Jak będzie zimno, to sobie. Może dałem sandały, tam to pierwszy za 59. Całe to miejsce, cały kompleks wzgórza Jana Bosko, na którym znajduje się papież. No oczywiście, zaraz pójdziemy potem do zakonnicy. Co się będzie znowu? Co ty się boisz? Tutaj Jan Bosko się urodził, nasz krajszy stąd poszedł za marzeniem wystarczającym ja jego życia. Pawiec Paweł umarł. Zdaje się czymś bardzo ważnym, bo przyjeżdżał na nie z młodymi, organizując je. Nie macie chłopcy, będziesz mieszkać i ty się nie ma to. Że tam wiesz, coś. Tego Pawła nie kochaj, bo on jest kwadratowy i niech on idzie do kroku. Ale on jest psychiczny, ty widziałaś? On to chciał pierwszy wyjść. To jak wyjść, to się zawsze powinno chcieć ostatniemu, nie? Ale głupi, bo jeżeli ja, mówi to proszę wychodzić, to ja rządzę, ja jako ostatnio wychodzę. A on jak pierwszy chce wyjść, to... Bo on myślał, że to w ten sposób on jest ważniejszy. To on tak jak Mareczek. Jak Mareczek, on pierwszy idzie, wiesz. Ja mówię pies, zawsze biegnie pierwszy. No pies, a pan za nim. No gdzie ty to wywęszyłeś? Co mi to wywęszyłeś? Gówna nie chce. Związanymi z prześladowaniem chrześcijan na całym świecie, a zwłaszcza na Bliskim Wschodzie i kontynencie afrykańskim. Między czytaniami biblijnymi nawiązującymi do męki Chrystusa, kontynuowanej obecnie prześladowanych kościelach, w różnych językach narodów Bliskiego Wschodu oraz Słowian Wschodnich i Zachodnich, modlą się przyjaciółmi będących darami Ducha Świętego. Podsumowującym czuwanie modlitewne słowie arcybiskup Paweł Petit podkreślił, że strach apostołów zgromadzonych w wieczerniku pokonać mógł jedynie Chrystus. Ja cię rozumiem, a gdzie ty dojeżdżasz? Do kogo? Może tchnąć mnie Ducha Świętego, obdarzającego. Ale do kogo ty dojeżdżasz? Będącymi znakami jedynego Boga. Dla Radia Watykańskiego złożę... To daleko, to daleko. Za chmurą daleko. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Także słuchaj kurczaczku, musisz być trochę w Bydgoszczy, a potem ja ci coś powiem i tak ci się będzie chciało i pojechać na wycieczkę, także ty się nie ma. Najpierw załatw jedna, a później będziemy oczywiście, załatw tam, a potem zobaczysz, co ci się zachce. Ja jestem prorokiną, także ty się tam nic nie myśl, nie nastawiaj się na coś. Dziękuję.
etapami dała. Zaśka ma, czym powiedziała w sądzie, bo leciał, nie jest żadnym pedofilem, ten Zalewski, jego wypuścili. A co, na biedna szczekała na niego, a później musiał być czekać. Po co to było, babie? Ona zawsze z nim chodzi. Ale przecież ci są dowody napisane, rozpisane na kartce. Nieładnie, nie tak zachowała, prawda? Zapraszam. Na nikogo rzucać kamienie. Nie, ona broniła go, no jakim kamienie? Ona go broniła, powiedziała, że nie jest żadnym pedofilem. I dzięki temu on z powództwa cywilnego odpowiada. Ale tam jest na tych kartkach, któreśmy czytały tutaj, jest ta laskowska, widziała to, że tam jak dwóch gwałcił od tyłu, no to ja przepraszam bardzo. Temperatura jest coraz wyższa, a wraz z nią ruch turystyczny. Dla sprzedawców w miastach i miasteczkach, które co rok są mocno nastawione na przemysł, jest to dobry okres. Potem drugiego, tam trzeciego, czwartego obmacywał, nieważne, ale tutaj wiesz, to był seks oralny. Na 15 latku, to ja nie wiem, co w tym sądzie. To innego mówią, wiesz, a teraz liniamy się z tymi krzyżami chodzi. Tu macie wszystko trzymać, dlaczego bronić? Tak mi mówili. Tak mi ktoś powiedział, że macie od tych amulety z dołączonymi kamieniami czy muszlami. Ale czy wiemy, co takie symbole jak pasówka, krzyż z kokardą, yin i yang i wiele innych oznaczają i jak mogą na nas wpływać? Symbole, o których mówimy, możecie zobaczyć na naszym fanpage. My natomiast postanowiliśmy sobie ułatwić i zapytać o ich znaczenie i wpływ na nas księdza Andrzeja Zwolińskiego, profesora nauk teologicznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Proszę księdza, wokół nas znajduje się wiele znaków, logotypów, reklam. Niosą one określone informacje wokół treści i skojarzenia. Zawierają litery, liczby, kolory, znaki. Mogą też zawierać pewne symbole, czyli znak, który niesie więcej znaczenia niż ma sam z siebie. Czym jest symbol? No jest bardzo krótkim i skondensowanym komunikatem. Jest bardzo ważnym przesłaniem, bo w komunikacji ludzkiej potrzebne jest wiele słów, żeby cokolwiek wyjaśnić. A symbol to znak graficzny, czy jak tutaj pan mówił, kolor, czy jakiś obrazek, ikona, która ma znaczyć coś więcej i odnosi nas do większej wielkości niż rzeczywiście sam sobie wyraża. Więc jest to skondensowany komunikat, bardzo ważny. Najlepiej jest, gdy on jest jednoznaczny, czyli że utożsamia się z daną wspólnotą, utożsamiają go odbiorcy z daną grupą, z daną społecznością. A jakie symbole można znaleźć w chrześcijaństwie? Takim najbardziej znanym, pierwszym symbolem chrześcijaństwa, najbardziej trwałym, to była ryba. Podstawowym symbolem. Długo nie dopuszczano do triumfu znaku krzyża, który był i jest do tej pory najpopularniejszym znakiem identyfikującym nas, chrześcijan, z Chrystusem i z jego męką. Ryba, która była rysowana, tatuowana, malowana paskiem na piasku, rysowana paskiem na piasku, ona oznaczała chrześcijan. To skojarzenie bardzo proste, zakodowane niejako, ale jednoznaczne. Mianowicie Istis po grecku to znaczy ryba, a to znaczy Jezus Chrystus Soter, Zbawiciel nasz. Więc to jest skrót od tego greckiego wyrażenia, a więc można powiedzieć pewien szyfr, ale jednoznaczny i wymowny bardzo. Do tej pory jest popularny, no spotykamy ten sam znak na wielu samochodach obecnie, czy na wielu ubraniach, czy książka,
wyszytaki, oczywiście to wypadki przez krzyż. Krzyż był niedopuszczany jako znak śmierci okrutnej, zawinionej kary za przestępstwa. Długo czekał na swoje miejsce. Został na nowo jakby wprowadzony krzyż, sam goły krzyż bez Jezusa. Na początku w starożytności ośmielano się malować krzyż, ale z postacią Jezusa w koronie, i to nie cierniowej, tylko jako król, ten, który oddał życie za swoich podwładnych. Dopiero z Franciszkiem Świętym z Asyżu możemy mieć, datować, możemy powrót symbolu krzyża jako bardzo ważnego dla chrześcijaństwa. Oczywiście są też inne znaki. Drugim znakiem, najpopularniejszym znakiem obecnie ikonograficznym dla chrześcijan, to jest Jezus Miłosierny z ogiennik. To wszyscy mogą się tylko dziwić, dlaczego tak szybko znak tak niedawny, bo przecież ikona, ten obraz powstał zaledwie